w szkołach interweniowałam, bo był konflikt między dyrekcją a nauczycielami, w zakładach pracy. Pamiętam, że byłam w kopalni Szczygłowice na takiej interwencji. Byłam w kopalni Piast w Tychach. W Sosnowcu, ja mieszkałam blisko MKZ-u Katowice, ale w Sosnowcu to już byłam, chyba już powstał nowy zarząd przy ulicy Szafranka. Ponieważ ja mieszkałam w super jednostce, miałam blisko i do MKZ-u Katowice i miałam bardzo blisko do Szafranka, to niejednokrotnie w nocy wzywano mnie. Przyjechał po mnie samochód i gdzieś musiałam jechać, bo był konflikt, jakiś strajk był, niejednokrotnie strajk głodowy. Wiele konfliktów było w zakładach pracy i to trzeba było jakoś ten konflikt między dyrekcją a związkami rozładować. To był chyba trzeciego, tak? Kiedy jest święto hutnika? 3 maja. To wtedy ja byłam na uroczystościach w miasteczku śląskim. Z Anią Walentynowicz byłyśmy razem. Tam były takie ogólnopolskie uroczystości Dnia Hutnika. No i bardzo późno w nocy wracałyśmy. Chyba koło 12 czy 1 w nocy wracałyśmy do mnie, do domu. Ania miała u mnie nocować, kiedy odkryłam, że coś na korytarzu śmierdzi. Myślałam, że to mieszkałam przy wsypie. Myślałam, że ze wsypu może ktoś coś rzucił. Potem się okazało, że to w moim mieszkaniu. Także jak otworzyłam drzwi, to taki odór buchnął. Szybko przebiegłam przez mieszkanie, otworzyłam drzwi na balkon. No i w zasadzie do rana, dobrze, że była ciepła noc majowa, i z Anią Walentynowicz do rana przesiedziałyśmy na balkonie. No i ja się zatrułam. Ania źle się czuła, ale nie tak, bo ona po chwili dopiero przeszła przez moje mieszkanie, kiedy już od kilkunastu minut drzwi na balkon były otwarte. Natomiast ja dosyć mocno się zatrułam. Także nawet na drugi dzień pogotowie było, bo miałam bardzo silną gorączkę, biegunkę, wymioty. Także silne było zatrucie. No i tak nawet za nią rozmawiałyśmy, że gdyby nie to, że tak późno przyjechałyśmy, to mogłybyśmy się rano nie obudzić, bo gdybyśmy poszły o 10 czy tam wcześniej spać, no to różnie mogłoby być. No my przyjechałyśmy koło 1 w nocy. Chcieliśmy coś zrobić na 1 maja, tylko nie wiedzieliśmy, czy to miała być akcja ulotkowa w czasie pochodów. Nie wiedzieliśmy, co zrobić, i ktoś wpadł na pomysł, że ja mieszkam w super jednostce, a pochód pierwszomajowy kończy się pod pomnikiem powstańców śląskich vis-a-vis super jednostki, bo ja właśnie mieszkałam od strony Armii Czerwonej wówczas. W MKZ-cie Katowice, właśnie tam na Stalmacha, kupiliśmy taki kawałek dużego płótna i wypisaliśmy hasło. To siostry Kowalcówny pomagały mi, pamiętam, wtedy wypisaliśmy hasło: wolność dla więźniów politycznych. Przyszliśmy do mnie, ale ja mówię, nie możemy wcześniej wywieszać, bo po prostu zerwą to hasło. To trzeba dosłownie wywiesić, jak się zacznie pochód, jak już będzie dochodził, czoło pochodu będzie dochodziło do ulicy, do mego bloku, to wtedy wywiesimy. No i tak zrobiliśmy. Przyszli do mnie koledzy, którzy mieli to wywiesić. Były też siostry Kowalcówny. Wywiesiliśmy to hasło. Oni szybciutko uciekli z domu, a ja udawałam, że mnie nie ma. No i zaczął się szturm do domu. Ale tak, nie mogli się dojść z lewej strony, ponieważ sąsiadka moja wyjechała do Niemiec, uciekła w zasadzie, więc mieszkanie było zamknięte. Z drugiej strony miałam drzwi na korytarz balkonowy od klatki schodowej, ale tam tak zaśrubowane to było i nie było dozorcy w domu. Gdzieś
pojechał. Więc nie mogli ani z jednej, ani z drugiej strony się dostać. Natomiast no, nie mogli sobie jeszcze wtedy pozwolić na wyważenie drzwi, bo ja ani telefonu nie odbierałam, siedziałam jak mysz pod miotłą, cichutko i się nie odzywałam. I właśnie konsekwencją tego hasła, bo muszę powiedzieć, że wszyscy zwracali uwagę na ten transparent, a pochód był dosyć długi i trwał no, co najmniej 40 minut, od zanim pojawiło się czoło pochodu i ostatni ludzie w pochodzie. Więc dopiero wyszłam wczesnym popołudniem z domu. Na drugi dzień byłam w zarządzie, hasło wisiało. Już milicja nic nie robiła, ani SB w tym czasie. No a potem pojechałam na uroczystości do miasteczka śląskiego. Oni przypuszczam, że wiedzieli, bo z Anią Walentynowicz rozmawiałyśmy przez telefon, że Ania będzie w miasteczku śląskim. No ja mówię, że ja też, więc mamy się spotkać. No i byłam na tych uroczystościach praktycznie cały dzień, bo to od wczesnych godzin rano, później były spotkania różne. Także jak mówię, wróciłyśmy z Anią dopiero około 1 w nocy, kiedy to się stało. No i jak już lepiej się poczułam, przyszłam do pracy, do zarządu, to wtedy to już był MKZ Nasza Franka w tym czasie. Nie, to zarząd regionu był, 81 rok. Nie? Wybory były. Później były, tak, faktycznie. Tak, bo to była wiosna, a w sierpniu były wybory. Teraz z perspektywy czasu się mylą te wydarzenia. I przyszłam i mówię, że powinniśmy zmienić hasło. I takie wyszukałam gdzieś, a to hasło z Lenina, bo ja bardzo często cytowałam Lenina. Było: więźniowie polityczni dowodem słabości systemu. To było hasło Lenina. Tak samo kiedyś, jak protest pisałam w czasie internowania, bo mnie chyba zamknięto, jak te pojedyncze cele, w karcerze, tak? Zamknięto, to też napisałam protest. To też się powołałam na Lenina, że demokracja polega na tym, że opozycja może istnieć nie tylko w więzieniu. Bardzo ich bolało to, zwłaszcza, że pisałam, że Włodzimierz Ilicz Lenin, dzieła wybrane, tom taki i taki. Oczywiście to już była fikcja, nie wiedziałam, który tom ale, ani strona, ale zawsze tak cytowałam. I właśnie wypisaliśmy, zszyliśmy to płótno podwójnie, żeby było większe i wywiesiliśmy hasło: więźniowie polityczni dowodem słabości systemu. No i jeszcze do końca maja wisiało to hasło, bo potem jak szła pielgrzymka mężczyzn do piekar wraz z księdzem, wtedy proboszczem, a późniejszym arcybiskupem Zimoniem, to ksiądz arcybiskup wspominał mi, że wszyscy zwracali uwagę, wierni nagle się przestali modlić, była taka cisza, ksiądz się obraca do tyłu, a wszyscy patrzą na to wywieszone hasło. Są wybory, to był sierpień chyba, tak. Są wybory, ja jestem kandydatem również do zarządu. Startowałam. I muszę powiedzieć, że byłam, Jerzy Buzek wtedy prowadził chyba te obrady. Do dzisiejszego dnia wspomina o tym, że był zszokowany ilością głosów, które otrzymałam, bo każdy z nas krótko się przedstawiał, przemawiał. I pamiętam, że ja uzyskałam drugie miejsce pod względem ilości głosów. Było chyba 700, bo pamiętam, że jak mi mówił Jurek Buzek, że potem było długo, długo nic i następna osoba o 100 ileś głosów miała mniej ode mnie. Także niewątpliwie był to olbrzymi sukces wyborczy.